7:09. Rozmowa poranka. A pierwszym gościem piątkowego poranka 7:09 jest poseł Jakub Kulesza z Wolnościowców. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Jest życie poza Konfederacją? Jest i to ciekawe. Jaka jest polityczna przyszłość Wolnościowców? To pewne. Chcecie wystartować w wyborach parlamentarnych. No, na tym polega polityka. Trzeba zdobyć poparcie, przekonać do swoich idei i w ramach projektu politycznego, jaką są partie, komitety wyborcze, ubiegać się o głosy wyborców, startując w wyborach. A będziecie startować sami? Jeszcze zobaczymy. Do wyborów jest jeszcze czas. Wiele ugrupowań jeszcze nie wie, w jakiej konfiguracji wystartuje, w jakich koalicjach, czy mniejszych, czy szerszych. Przed nami także te decyzje. Powiedział pan, że Konfederacja, że są organizacje, ruchy, czy też środowiska chętne do współpracy z wami, ale nie chciały współpracować z Konfederacją. Może pan zdradzić, co to za środowiska? Wystarczy prześledzić Forum Wolnościowe, czyli wydarzenie, które już organizowałem 3 edycje w polskim Sejmie, 2 w poprzedniej kadencji, 1 w tej kadencji. Rzeczywiście to 3. Forum Wolnościowe spotkało się z dużą negatywną reakcją ze strony środowisk wolnościowych. Znaczy wiele osób nie chciało uczestniczyć w wydarzeniu współorganizowanym przez Konfederację lub posłów związanych z Konfederacją. Już na samym forum nawet ci, którzy przyjechali, wypowiadali się publicznie podczas swoich paneli, że tacy posłowie jak Dziambor, Sośnierz, Kulesza jak najbardziej tak, bo reprezentują ideę wolnościową, no ale nie w ramach Konfederacji. To kto przeszkadzał z Konfederacji? Wydaje mi się, że problemem są pewne poglądy na dość ważne dla Polaków tematy związane z polityką zagraniczną. Jednak wojna na Ukrainie, to co się dzieje za naszą wschodnią granicą, uczuliło Polaków w kwestiach bezpieczeństwa. Na to bezpieczeństwo wpływa kierunek naszej polityki zagranicznej. Polacy chcą tutaj jednoznacznego określenia się polityków i braku niuansowania pewnych stronnic w ramach danych ugrupowań co do tego, czy polityka Polski powinna zmierzać ku zachodowi czy ku wschodowi. No i waszym zdaniem jednoznacznie ku zachodowi Ukrainę trzeba wspierać. Chociaż ostatnio Sławomir Mentzen też napisał o tym na Twitterze, że on jest za tym, że Ukrainę trzeba wspierać wojskowo. Tak, ale milczy, gdy jego prezes wypowiada się o słuszności moralnej i racji Rosji w tym konflikcie. Kto jest winny, panie pośle, temu, że opuściliście Konfederację? Czy też zostaliście z niej wyrzuceni? No dobrze, pani redaktor dodała. Wiele osób nam gratuluje decyzji, no ale prawda jest taka, no musimy tutaj przyznać się, że nie była to w pełni nasza decyzja, ponieważ wcześniej Konfederacja, jaką zainicjowałem, zakładałem, wyszedłem z takim pomysłem, założenie miało być taką partią techniczną, taką platformą pluralistyczną, w której zmieści się wiele środowisk ideowej prawicy. Niestety ta formuła została wbrew nam zmieniona i postanowiono po prostu odciąć wolnościowe skrzydło i wypchnąć wolnościowców, czego skutkiem było wyrzucenie Artura Dziambora, uwaga, za szkodliwe Konfederacji wypowiedzi, co zestawiając z wypowiedziami takich polityków jak Janusz Korwin-Mikke czy na przykład Grzegorz Braun, pokazuje, co według obecnych włodarzy Konfederacji jest dla Konfederacji szkodliwe, a co nie. Czyli panu z Grzegorzem Braunem chociażby jest nie po drodze? Jeśli chodzi o kwestie polityki zagranicznej, jak najbardziej tak. Mówi pan, że wolnościowcy zostali wyrzuceni z Konfederacji, czyli Sławomir Mentzen wolnościowcem nie jest? Nie przynależy do Partii Wolnościowców i różni się od nas zdecydowanie w kwestii wielu wolnościowych poglądów, na przykład w kwestii wolności słowa. A dlaczego w kwestii wolności słowa? Ponieważ ma takie, a nie inne poglądy. Uważa, że na przykład w kwestiach ochrony uczuć religijnych powinien funkcjonować przepis i nie ma tu jednoznacznego wolnościowego słowa. Też jest szereg innych jego poglądów, które ukrywa skrycie. Natomiast no, można było się zapoznać z nimi w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, gdzie niestety bardzo głośno stało się o tak zwanej piątce Mentzena.
Poseł Robert Winnicki powiedział przedwczoraj w rozmowie ze mną, że się obraziliście zamiast usiąść i negocjować z nowym liderem. To prawda? O, bardzo długo negocjowaliśmy, także no co ma powiedzieć Robert Winnicki po wyrzuceniu Artura Dziambora z Konfederacji? No, może powiedzieć, że to nasza wina i że byliśmy mało elastyczni. Zresztą Krzysztof Bosak też powiedział, że mała strata, zresztą w polityce trzeba być elastycznym. I on powiedział, że to jest klasyczny, ambicjonalny spór. No tak, no w polityce chodzi o ambicje. Jeżeli Artura Dziambora przesuwa się po mapie Polski albo na dalsze miejsca, a Artur Dziambor jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Konfederacji, czy był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy, jedną z bardziej pracowitych posłów, no to tu nie chodzi o ambicje, tylko o to, żeby się takiego polityka pozbyć. Gdyby było tak, jak na przykład mówi Krzysztof Bosak, że czasem politycy, ci bardziej rozpoznawalni, muszą zrobić miejsca nowym politykom, no to politycy Ruchu Narodowego sami by siebie przesuwali, ale tak nie zrobili. Więc jest to szukanie jakichś dziwnych, niemerytorycznych argumentów na swoje politykierstwo i swoje postępowanie, które doprowadza w zasadzie do zakończenia Konfederacji w takiej formie, w jakiej funkcjonowała do tej pory. A może Artur Dziambor powinien wystartować w tym Szczecinie, w którym, jak mówił w rozmowie ze mną, był 2 razy i wygrać i pokazać, że jest rozpoznawalny wszędzie i mandat zdobędzie? Byłby to brak szacunku do swoich wyborców. Artur Dziambor od lat jest związany z Gdynią, mieszka tam od urodzenia, ma tam wyborców, startuje tam za każdym razem w wyborach i przerzucanie go po mapie Polski, czy w Szczecinie, czy gdziekolwiek indziej jest mało odpowiednie. No, zresztą podobnie było w moim przypadku. Ja jestem posłem z Okręgu Lubelskiego już drugą kadencję, tu mam wyborców, to jest mój okręg. I też, że tak powiem, wyrzucaniem jest z tego okręgu po to, żeby zrobić miejsce zięciowi Korwina, prywatnie czy zawodowo, politycznie radnemu PiS-u, już drugą kadencję z powiatu świdnickiego, no świadczy o tym, że no, nie ma tutaj pola do dogadania się. Także jest to w polityce zdecydowany sygnał, że po prostu nastają nowe porządki i ugrupowanie się z jakichś tam ambicjonalnych właśnie względów odcina. Zresztą z takim zachowaniem mieliśmy już do czynienia w prawyborach prezydenckich, gdzie była umowa, że politycy tej sceny bardziej wolnościowej, którzy startują w tych prawyborach, mieli przerzucić głosy na silniejszego. To była umowa, która została nawet upubliczniona, a koniec końców Sławomir Mentzen, by nie rosła mu konkurencja po tej stronie wolnościowej, uknął spisek, zgodnie z którym głosy Konrada Berkowicza, Janosza Korwin-Mikkego zostały przekazane właśnie Grzegorzowi Braunowi, którego Sławomir Mentzen najwidoczniej uznał za lepszego kandydata na prezydenta. To brzmi trochę jak House of Cards. No tak to niestety wygląda, gdy za politykę biorą się cynicy. A czy to prawda, że Artur Dziambor chodził po Sejmie i pytał o start z list innych partii? To są insynuacje. Ja nigdy czegoś takiego nie słyszałem, a we wszystkich rozmowach politycznych bierzemy udział razem i jako zarząd wolnościowców informujemy się o wszelkich informacjach. Padały propozycje różnych spotkań, nawet w ramach Konfederacji, by mieć pretekst do wyrzucenia nas, to Rada Liderów Konfederacji jeszcze przed Nowym Rokiem zobowiązała nas do podpisania takiego oświadczenia, że nie rozmawialiśmy z PSL-em. Oczywiście takie zobowiązanie podpisaliśmy, nie daliśmy pretekstu wówczas, żeby nas wyrzucili, ale brak dowodów na ich insynuacje nie był wystarczającym brakiem powodów, by Artura Dziambora nie wyrzucać. Powiedział pan niedawno, że Konfederacja może się przygotowywać do powyborczej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Co miałoby o tym świadczyć? No, prawda jest taka, że o koalicjach powyborczych nikt przed wyborami publicznie na zewnątrz nie mówi, natomiast takie dyskusje toczą się wewnątrz. No i naprawdę Sławomir Mentzen jest gotowy na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? Nie wiem, można byłoby zapytać Sławomira Mentzena, nie sądzę, by tutaj do czegoś takiego się przyznał, natomiast faktem jest to, że zarówno ja, jak i Artur Dziambor, jako wolnościowcy, zawsze byliśmy we wszelkich dyskusjach wewnętrznych przeciwko takim aliansom po wyborach. I jeżeli spojrzymy na
na to, co się wydarzyło, kto kim został zastąpiony, no to ja zostałem zastąpiony na listach radnym PiS-u drugiej kadencji, nie byle jakim, z wicestarostą z powiatu świdnickiego, wybranym z listu Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, to jest nawet żadna koalicja. Natomiast w Gdyni, gdzie Artur Dziambor został zastąpiony z Stanisławem Tyszką, to Stanisław Tyszka wygrał dzięki przekazaniu poparcia radnemu z Wejherowa, który także należy do klubu Prawo i Sprawiedliwość, który to został w partii Korwin mianowany właśnie na prezesa regionu. Więc to pokazuje, że no, te związki personalne różnych działaczy, różnych osób, które uczestniczą w tym procederze, są bardzo silne. No i akurat wypychanie polityków, którzy się takiej koalicji sprzeciwiają, też jest symptomatyczne. Na razie trudno mi to sobie wyobrazić, chociaż w polityce podobno wszystko jest możliwe. Jeśli ktoś będzie miał wybór zagłosować na Nową Nadzieję, która ma szansę na wejście do Sejmu w ramach Konfederacji, to dlaczego miałby wybrać was? Z prostego powodu. Kwestia polityki zagranicznej. My nie uważamy, że na Białorusi czy w Rosji jest więcej wolności, że nie ograniczamy wolności tylko do wolności gospodarczej. Dla nas rozumienie wolności jest szersze, bo co z tego, że trochę mniej regulacji jest, czy trochę mniej biurokracji w zakładaniu działalności gospodarczej, czy w płaceniu podatków, skoro w takich autorytarnych krajach jak Białoruś czy Rosja po prostu mogą cię zamknąć do więzienia pod byle pretekstem bez sprawiedliwego wyroku, ze względów na przykład politycznych, i już wówczas tej wolności nawet gospodarczej nie mamy. Także my uważamy, że wolność osobista, czy wolności polityczne, czy wolności obywatelskie są nierozerwalne z wolnością gospodarczą i nie dzielimy tej wolności. Traktujemy wolność kompleksowo. Zresztą można się z tym zapoznać na naszej stronie wolnościowcy.pl, gdzie przedstawiliśmy naszą deklarację ideową, z której to wszystko można wyczytać. Trochę zmuszacie swoich wyborców do opowiedzenia się po stronie tego sporu. Każdy tutaj mówi co innego, a może okaże się, że zdemobilizowaliście w ogóle sympatyków Konfederacji, którzy powiedzą, oni są tacy sami jak inne partie. No to Konfederacja zdemobilizowała swoich sympatyków, jeżeli tak się rzeczywiście stanie, pani redaktor, no realizując ambicje Sławomira Mentzena do tego, by dyktatorsko i niepodzielnie rządzić na scenie wolnościowej, bez takiej konkurencji jak chociażby Artur Dziambor. To wypychanie czy wypchnięcie wolnościowców z Konfederacji w zasadzie zakończyło ten projekt w takiej formie. Nie dziwię się, jeśli wyborcy uznają, że to już nie jest ta Konfederacja, stała się nowa Konfederacja, tak cyniczna jak inne ugrupowania, nie jest wobec nich alternatywą. I nie zdziwię się, jeżeli będą szukać, że tak powiem, swojego ugrupowania poza Konfederacją. Podajecie sobie rękę ze Sławomirem Mentzenem, jak się gdzieś spotkacie? Tak. Z tym nie ma problemu. Nie widzę problemów. Zresztą wielu politykom podaje rękę. Jest to element naszej kultury. Niektórzy mówią, że wynika z tego, żeby pokazać, że się jest nieuzbrojonym. Po prostu kulturalnie się jest ze wszystkimi witać, jeżeli się gdzieś spotyka. Chociażby w studiu telewizyjnym nigdy nie miałem z tym problemu, żeby komuś podać rękę. Poseł Jakub Kulesza z Wolnościowców był pierwszym gościem poranka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.